Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Gościmy dziś z kolejną wizytą u pana Zbyszka Kukułki. Witamy wszystkich. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i wszystkie hodowczynie. I sympatyków tego sportu, bo nie wszyscy chowają gołębie, ale część osób lubi posłuchać o nich i no, nie wszyscy też latają, a interesują się tym sportem. Tak jest. Panie Zbyszku, z racji tego, że nagraliśmy ostatnio film, w którym widzowie pytali pana o różne kwestie, które ich interesują. Spodobało im się to, bo sami otrzymaliśmy sporo wiadomości. Jak rozmawialiśmy, do pana też kilka osób dzwoniło, bo nie zdążyło już tego pytania zadać. Tak, to prawda. Dlatego dziś zrobimy sobie drugą część takich pytań od widzów. Proszę. Zaczniemy sobie od pytania, które zadał Dawid. To jest pytanie takie nawiązujące właśnie do tego okresu, który teraz mamy, czyli kwiecień, początek lotów. Pytanie brzmi: czy loty w kwietniu mają sens? Wiosna jest chłodna i jakie ma pan zdanie na lot 23 kwietnia? Zakładając, że też wcześniej jeszcze będzie jeden lub dwa loty treningowe. Czy jest to zdrowe podejście, czy lotowanie na siłę? W większości oddziałów około połowa ptaków na spisie to roczne i najwięcej ich ginie na pierwszych lotach. A w takim terminie i warunkach, jakie mamy obecnie i zapowiadających się do końca kwietnia, chyba im w tym nie pomogą. Większość hodowców pracujących na etacie nie zaczęła jeszcze wywozić. Proszę o rozwinięcie tego tematu. I tutaj taka wzmianka, że w niektórych oddziałach jest mistrzostwo gołębi rocznych, czyli teoretycznie można by powiedzieć, że jeśli nie chcesz, to nie wkładaj. Ale jeśli ktoś taki lot odpuści, no to nie będzie się z automatu liczył jakby w dalszej rywalizacji. No, powiem to w ten sposób. Moda na coraz więcej i coraz wcześniej lotów przyszła tak samo jak i gołębie ze zachodu. W Holandii sezon się zaczyna w połowie kwietnia i wcale tam nie jest cieplej jak u nas. Z tego co wiem, to w sobotę wielkanocną jest tam pierwszy lot konkursowy, a dzisiaj były loty próbne, bo tam akurat w sobotę, w niedzielę nie było pogody. No dzisiaj było okienko pogodowe, więc Holendrzy zorganizowali pierwszy próbny lot z kabiny. Na pewno nasz klimat jest w tej chwili podobny, tylko no, metoda wychowywania gołębi, chowania gołębi w Holandii, a w Polsce no, bardzo się różni. Tam 90% hodowców wychowuje zimowe młode. W styczniu czy pod koniec lutego gołębie są oblatywane i tutaj można śmiało powiedzieć, że już jest ten krok do przodu. Gołębie latają 2 miesiące, za czym idą do kabiny. No w Polsce jest troszkę inaczej, jest troszkę zimniej. Wielu hodowców nie wychowuje zimowych mutków z tego względu, że nie ma warunków, nie ma czasu. Bardzo mało hodowców wychowuje zimowe młode i łączone gołębie są później. Na pewno też kwestią jest ilość jaszczębi w Polsce, która jest, uważam, no, bardzo duża. I to powoduje, że większość hodowców oblatuje gołębie późno, na początku kwietnia albo pod koniec marca. No niestety i gołębie, które latają 3 tygodnie koło domu, nie nadają się do kabiny. Ja już tu nieraz mówiłem, że do kabiny się nadają, czy na wywózki, te gołębie, które odchodzą koło domu na treningu. No i dlatego uważam, że lotowanie w Polsce na sucho, bez wychowywania młodych, jest dużo łatwiejsze i mniej strat się ma, bo gołębie się wypuści początkiem marca i one już wtedy latają. No, po rozłączeniu można zacząć intensywnie je trenować. Gołębie, które nie wychowywają młodych, latają bardzo dobrze koło domu. I tutaj jest taka troszkę przewaga nad metodą z wychowywaniem mutka. No, jest znowu taki dylemat, że samiczki dużo lepiej lecą jednak, jak wychowają mutka. No i ciężko jest to pogodzić, żeby ten sezon był dla wszystkich gołębi jednakowych. Natomiast co do tego jeszcze powiem, zimna na polu, gołębiowi zimno nie przeszkadza. Wielu hodowców popełnia bardzo duży błąd,
zwłaszcza przy gołębiach rocznych. One szybko spalają, szybciej marzną i jeśli są tak samo prowadzone jak gołębie dorosłe, dostają jednakową karmę, jednakowe jedzenie, no to one są za słabe. One szybko spalają, potrzebują więcej na ogrzanie organizmu i te straty są dlatego większe. Łapią też stres i podejrzewam, że wielu hodowców nie widzi tego, jak tam zaczyna wywózki czy pierwsza kabina, mutki dostają zapalenie wola, czyli takie lekkie adeno. A mówimy tutaj o gołębiach już rocznych? Czy tak, mówimy tu typowo o gołębiach rocznych. No. To adeno szybko mija, tam po dwóch, trzech dniach biegunka ustaje i ten. Ale taki gołąb do kosza się nie nadaje. Jeśli roczny ma tylko lekko podpompowane wole i tam karma z nocy zostaje, trzeba takiego gołąbka zostawić w domu, no ewentualnie mu pomóż jakimś tam produktem na bakterie E. coli szczególnie, bo zapalenie wola jest wywołane przez beztlenowce i tutaj pomagają te produkty, które działają również dobrze na adeno. Czyli generalnie zwolennikiem takiego, powiedzmy, wczesnego rozpoczynania sezonu raczej nie pan jestem, nie jest. Ja nie jestem, ja swoje gołębie zaczynam wywozić zawsze około 15 kwietnia czy tam 10, jak warunki pogodowe pozwolą, ale przygotowuję je przynajmniej do tej pierwszej wywózki przez te treningi koło domu przynajmniej na 2 tygodnie do 3 tygodni przed. Mhm. Moje gołębie na dziś chętnie latają godzinę czasu, chętnie. Są rozłączone już drugi tydzień, już nabrały tej takiej, no jeszcze nie wszystkie chcą wylatywać, ale troszkę jeszcze się tam obawiają jaszczębia, ale widzę, że już jest w nich ta ochota do ścigania się. Podejrzewam, że ten tydzień, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, to oblatywanie będzie powoli tak, że one same zaczną odchodzić. A jak zaczną odchodzić, to znakiem tego, że się czują na siłach i można je wywieźć. Na pewno nie wywiozę jej na krócej niż jakieś 30 do 40 km, bo uważam, że dorosły gołąb to z bliższej odległości to dom widzi i nie ma sensu tyle pracy poświęcać i czasu na wywożenie na taką krótką odległość. Na pewno zrobię 2 podloty pojedynczo, to choćbym nie wiem co, ale postaram się je wypuścić tam z 70 km. Pojedynczo, bo to bardzo ułatwia gołębiowi, zwłaszcza tym rocznym gołębiom, powrót do domu, jak się tam gdzieś zabiorą z innymi gołębiami. Tak, ja myślę, że to pytanie generalnie wynika też z tego, że zmienił się limit do kategorii A, limit kilometrów. Dlatego niektóre oddziały, powiedzmy, kiedy ten termin zaczyna się 30 do Mistrzostw Polski, chcą zrobić ten jeden lot krótszy, żeby później od razu zacząć kategorią A. Dlatego to jest trochę, powiedzmy, takie, no może trochę wymuszanie, ale jednak przyspieszenie tego pierwszego lotu. No, na pewno, no. Wydaje mi się, że zaczynając tam 30 czy 1 maja jest na tyle czasu, żeby zorganizować te 14 lotów i nie ma się co spieszyć. No trzeba też pamiętać, że gołąb, jeśli jest temperatura w nocy około 4-5 stopni, musi sobie pojeść. Może być to dieta, ale musi być to karma podawana do syta. Syta. Do syta. Wieczorne karmienie, tak jak w tej chwili mamy tą pogodę, musi być do syta. Gołębia szybko możemy ususzyć i będziemy szukać choroby w nim poprzez brak pokarmu. Wysiłek na latanie w zimnie, w temperaturze 4-5 stopni, zwłaszcza rano, jest dla gołębia taki bardzo wymagający i on musi to czymś zastąpić. Także tłuszczu nie ma co w kwietniu żałować. Tak jest. Panie Zbyszku, przechodzimy do drugiego pytania. Mariusz pyta, jak uniknąć nadmiernego pobierania gritu w trakcie wychowu młodych? Ewentualnie czym go zastąpić? No tutaj pewnie kwestia właśnie tego, że często te grity zdarzają się, powiedzmy, mocno przesolone, te tak. Gołębie łapczywie je pobierają. Jakie pan ma na to rozwiązanie?
Myślę, że powiem tak, no niestety pewne firmy, albo raczej większość, na pewno gryt dosala, żeby był chętniej pobierany. To widać po spożyciu, zwłaszcza w trakcie wychowu młodych. Tutaj hodowca ma absolutną rację. Ja nie mam takiego problemu, daję dość dużo i dość często gołębiom mieszanki mineralnej, tej MIG-1. Tak, tak, tak. I jak ta mieszanka nie jest słona, gołębie ją pobierają w niewielkich ilościach, można zresztą ją podawać na karmę. I posypując tam na żółtko z jajka, czy maślankę, czy witaminę jakąś, czy multisanostol można rozrobić. Możliwości jest bardzo wiele, czy warzywa. I dając większą ilość i częściej, tam nawet 3 razy w tygodniu, tej mieszanki i do karmy, i to tam łyżkę, czy dwie nawet na kilogram karmy, aż karma będzie biała, na pewno spowoduje mniej pobieranie mniejsze pobieranie tych grytów. No trzeba też zauważyć, że gryty pobierają gołębie z 3 powodów. Po pierwsze, żeby samiczki się zabezpieczyły na następne jajka, więc pobierają bardzo dużo wapiennego, czyli tych muszelek. Po drugie, żeby młode dobrze rosły, to też ten pobór musi być większy. I co trzeba tutaj jeszcze, na co trzeba zwrócić uwagę, gołębie przy mutkach jedzą 2 razy tyle, więc muszą to ziarno przerobić, więc też to zapotrzebowanie na gryt jest większe. Tak jest. Pytanie kolejne, pytanie o siarę. Kolega Grzegorz pyta, jak stosować siarę naturalną od krowy, ile razy w tygodniu i czy w trakcie lotów też by pan zalecał? Powiem tak, siara na pewno nie zaszkodzi, ale też i nie pomoże. Uważam, że to jest tak jak ze zwierzętami, no, żeby organizm się nasycił i ta jego, tak jak to małe prosiątko czy małe cielątko, zbudowało ten system obronny, ono wypija tej siary nieraz więcej niż waży. Więc wtedy ten organizm jest zabezpieczony. Pije go przez 2 czy nawet 3 doby, bo z tego co się tam orientuje, to nawet w 3 dobie jeszcze ta siara jest bardzo aktywna i jest to niesamowita ilość. Bo patrząc na ciele, to ono podejrzewam, że wypija około 10 litrów mleka, jak nie więcej, dziennie, więc go wypija około 30 litrów, a waży zaledwie 15, może 20. No. Żeby gołąb też miał taką odporność, musiałby też dostać przez 3 dni taką dużą ilość tej siary, żeby organizm jego się obronił i był dużo mocniejszy. A takiej dużej ilości się nie da dać gołębiom, choćby mu tam polewał tą karmę codziennie i ten, bo karma przyjmie może pół szklanki, może szklankę. No. A gołąb waży około 35 deko, czyli przeciętnie no, musiałby dostać przez te 3 dni przynajmniej litr, czyli kilogram tej siary, żeby obronić ten i ta odporność w tym organizmie wzrosła. No, mamy tu przykład po malutkich młodych gołębiach, gdzie one dostają od rodziców, jak to się mówi, mleczko i tym mleczkiem przez te 2-3 dni mają tą swoją odporność. I potem, póki je rodzice karmią, przekazują tą odporność do końca. Z reguły wygląda to tak, że jeśli mamy zdrowe gołębie w rozpłodzie, nie mamy u młodych tam żadnych problemów, no chyba, że się tam gdzieś wkradnie kokcydioza, czy jakiś rzęsistek, wtedy troszkę te mutki się słabiej chowają. Ale jeśli gołębie są zdrowe, wystarczy to, co im rodzice przekazują. I siary nie potrzeba. No, a jeśli ktoś się już chce tak w lotach pomóż, na przykład? Tak, i pomóż swoim gołębiom w lotach, to już tutaj powtarzałem i jeszcze dzisiaj powtórzę, nie ma lepszego pokarmu czy wspomagacza jak mleko dla dzieci.
które nie jest aż bardzo tak drogie, nie jest kłopotliwe w przechowywaniu i podawanie mleka tam od roku do dwóch czy trzech gołębiom, czyli mam na myśli nie to mleko dla niemowląt, tylko dla starszych, wspomaga organizm i jest tam praktycznie wszystko, no skoro dziecko urośnie i zdrowo się chowa, tym bardziej nasze gołębie się będą zdrowo chowały. Natomiast no, ta siara jest taka kłopotliwa i naprawdę no, ta mała ilość nie zaszkodzi, ale tak jak mówię, zbytnio nie pomoże. Tak jest. Kolejne pytanie bardzo istotne, bo od młodego hodowcy, który po pytaniu sądząc chyba ma teraz młode na wykluciu, ale Wiktor pyta, ilu dniowe młode pan obrączkuje? Na pewno w zimie się obrączkuje gołębie, w zimie gołębie wolniej rosną, obrączkuje się 6-7-dniowe, nawet nieraz i 8 dni. No jeśli warunki pogodowe nie są dobre, mutki bardzo powoli rosną, ale w lecie, zwłaszcza gdy temperatura jest wysoka, około 30 stopni i ten gołąb no, chowa się, jak to się mówi, naturalnie, trzeba go zabrączkować nieraz w 5 dniu, bo już w 6 nogę ma taką grubą, że nie da się mu obrączki włożyć. No, trzeba pilnować obrączkowania. Tak jest, także Wiktor musisz po prostu codziennie kukać zerknąć. Tam i ten, jak już zobaczysz, że te nóżki są takie, jak żeby obrączka nie spadła, lepiej wcześniej zaobrączkować niż późno. No, mogę tutaj powiedzieć, że najlepszym dla spóźniarskim do obrączkowania jest krem do golenia. Kremem do golenia, jak się wysmaruje nóżkę, ona tak fajnie zmięknie, potem bierze się w 3 palce chusteczkę, ewentualnie jakąś szmatkę, paluszki się ściska i ciągnie się dotąd, póki się nie wciągnie obrączki. Już się nie wolno zatrzymywać. Już się nie wolno zastanawiać? Tak, nie. Nieraz obrączkowałem młode, które miały 2 tygodnie. O, proszę. Także jak się chce, to wszystko można. Nie dało rady nieraz na prawą, nogę lewą, zawsze gołąb ma cieńszą, można próbować na lewą. Tak jest, także pozdrawiamy młodego hodowcę Wiktora i życzymy powodzenia w obrączkowaniu. Kolejne pytanie, no to już takie pytanie powiedzmy bardziej szczegółowe. Kolega Adam pyta, typowanie gołębi na lot. Czy posiada pan jakieś triki, jakie gołębie pan wybiera? Na pewno tak, no nieraz sam się staram coś tam zmotywować te gołębie, ale nie zawsze to wychodzi jak ten. Takim jakby to powiedzieć, wyznacznikiem formy może? Tak, wyznacznikiem formy u gołębia no to jest przede wszystkim no, obserwowanie to, jak gołębie siadają nam od początku i te, które mają największą ilość tych konkursów i równo nam przylatują, na pewno te trzeba wkładać do serii i jako pierwsze. Ale też trafiają się takie gołębie, gdzie zrobią na pewno fajny konkurs, jeśli w piątek czy tam w czwartek na oblocie odlatują od stada. Latają same, są takimi indywidualistami. Te gołębie zawsze robią czołowy konkurs. Nie zdarza się to często, nieraz przez tydzień, przez 2, maksimum 3, ale często ten właśnie gołąb, który po wylocie z gołębnika odbija od stada i wozi się sam, cieszy się tym lataniem, bardzo często robi czołowy konkurs. Natomiast no, dużo też pomagają różne triki w typowaniu, ale wtedy tych gołąbków no, mamy kilka i musimy wybrać, no bo nie można to też tak zrobić, że tam pokazując samczykom w koszach na przykład wszystkie samiczki, które się wpuszcza na gołębnik, a samczyki już są załadowane, no wtedy motywujemy większą ilość gołębi. No. Ja nieraz stawiam miskę gdzieś w rogu gołębnika i który tam samczyk ją broni, no to też go się staram zatypować. No ale to nie zawsze jest. Nie zawsze po mojej myśli, tak, nie zawsze się sprawdza. No.
nie zawsze się sprawdza. Tak, tu na pewno trzeba zwracać uwagę na tłustą plamę u gołębi, na różowy, tak, na różowy brzuszek. Trzeba tam popatrzeć, jak tam czerwone ciałka buzują, to, no to te są gołębie w formie. Ale nie jest to takim stuprocentowym wyznacznikiem, że te gołębie nam dobrze usiądą, zwłaszcza jak lot jest lekko z bocznym wiatrem. No, na pewno łatwiej gołębie zatypować pod wiatr niż z wiatrem. Tak jest. Pytanie, jakby drugie pytanie od Adama też. To jest pytanie, na które odpowiadaliśmy. Nawet temu pytaniu poświęciliśmy jeden film, czyli parowanie gołębi, na co zwraca Pan uwagę, nie patrząc na rodowód. Tutaj o tym rozmawialiśmy sporo, także kolegę Adama odeślemy do tamtego filmu, a my przejdziemy sobie do kolejnego pytania. Mogę tutaj tylko do tego pytania jedną rzecz wrócić. Na pewno od rodu wodu jest ważniejsza budowa gołębi. No właśnie, i to tam wyjaśniamy. Jeśli będą piękne rodowody i gołębie nie będą dobrze zbudowane, nie łudźmy się, że wyjdą dobre młode. Oczywiście. Budowa u gołębia jest najważniejsza, jego warunki przylotu są spowodowane jego kształtem. Jeśli te cechy wszystkie są na 10+, gołąb świetnie lata. Na pewno trafiają się wyjątki, że tam nie ma kupra, ma słabsze skrzydło, ma dłuższe przedramię, ale za to ma pozostałe cechy bardzo dobre i tym gołąb nadrabia. Natomiast łącząc parę z bardzo dobrego pochodzenia i temu brakuje skrzydła, temu brakuje pleców, wychowujemy słabsze potomstwo i niestety no, nie ma przyszłości. Pytanie kolejne. Mateusz pyta, kiedy Pan zaczyna szczepić pierwszy raz młode gołębie? Szczepionki jakich firm Pan stosuje najczęściej? Oraz jak wyglądał Pana cały program szczepień gołębi młodych? Jak to wygląda u Pana w hodowli? Szczepić trzeba zacząć jak najszybciej, zwłaszcza gołębie młode, które nie szczepię wcześniej. Kiedyś szczepiłem gołębie, jak odstawiałem, tam miałem 40 czy 50 młodych, szczepiłem z osalem, z osaltę. Była taka szczepionka i szczepiłem tą szczepionką gołębie pierwsze przy odstawieniu. Ale później nie było tej szczepionki i zacząłem szczepić szczepionką holenderską. Nie pamiętam dokładnie, jak się ta szczepionka nazywa, ale ona jest taka lekko brązowawa. Nie są to żywe kultury bakterii. A to nie ta Salmopete? Tak, Salmopete. Ale nie z Pharmy. Są, tak, z Pharmy, ale nie są to żywe kultury bakterii. Tak, prawdopodobnie tak. Nie będę mówił na 100%, ale uważam, że raczej to jest szczepionka ogólna dla drobiu i została przez Holendrów udostępniona też dla gołębi. Ale tą szczepionką jest lepiej zaszczepić, jak gołębie mają 8 tygodni. 8 tygodni. Czyli 3 tygodnie po odstawieniu, czy 4 nawet, powinniśmy nią zaszczepić. Trzeba też po szczepieniu zrobić przerwę i zaszczepić po 3 tygodniach, nawet po 4 na paramiksu. To jest najważniejsze szczepienie i myślę, że czy ktoś zrobi to pierwsze, czy to, to ja tutaj wiem ze swojego doświadczenia, że nie ma to żadnego znaczenia. No i ostatnie szczepienie, które też uważam, że jest obowiązkowe, jest szczepienie na ospę. Szczepienie na ospę podnosi bardzo formę i wydolność lotową gołębi. To większość hodowców, zwłaszcza starych wyjadaczy, to o tym doskonale wie. I dużo hodowców szczepi na ospę w ostatnim tygodniu przed lotem konkursowym. Nie jest to może fair wobec innych, bo kto nie zaszczepi, ma niezaszczepione gołębie, jego gołębie się często infekują. I potem to widać na lotach młodych, na drugim, trzecim locie, że jest ospa w kabinie. Dzieje się to dlatego, że któryś z hodowców za późno zaszczepił gołębie na ospę. Ja się zawsze staram zaszczepić gołębie około 2 do 3 tygodni przed pierwszym
lotem konkursowym. Tak jest. No to tutaj kwestię szczepień mamy rozstrzygniętą. Kolejne pytanie, które zadał Patryk. Czy warto wkładać roczne w zimne pierwsze loty? Czy lotując wdowieństwem i przy okazji jak lecą z totalnego wdowieństwa, lepiej samce czy samice? I tutaj takie ciekawe pytanie, jak karmić samce, żeby dorównały samicą. To ciężkie pytanie bardzo, bo chyba teraz ostatnio to ja nie rzadko widziałem samce, które dorównują samicą przy metodzie totalnego wdowieństwa, jak zazwyczaj hodowców odwiedzam. I czy to w ogóle jest kwestia karmienia, że samce, samce nie dorównują? Jeśli ktoś lata na sucho klasycznie, na pewno mu lepiej, znaczy totalnie. Na pewno lepiej samice. Na pewno samczyki dorównują samiczką. Natomiast czemu przy wychowywaniu mutków jest odwrotnie? Samiczki lecą lepiej, a samczyki gorzej. Tak. To nie jest takie ciężkie pytanie, bo tutaj samczyk jest bardziej opiekuńczy i poświęca więcej czasu na karmienie młodych. Z reguły każdy hodowca stara się rano oblatać samiczki z nocy i na cały dzień wpuszcza się samczyki. Te samczyki nie latają zbyt chętnie, bo one tęsknią za mutkami i ten ich oblot poranny jest bardzo krótki. Więc one latają krótko, natomiast samiczki latają intensywnie, szybko, dobrze spalają i kondycyjnie są lepiej przygotowane na początek sezonu. Jeśli by hodowcy robili w ten sposób, że po wpuszczeniu rano samczyków i nakarmieniu młodych wygonili te gołębie jeszcze raz na pole, to te samczyki by też chętnie latały. No niestety wiele osób nie ma na to czasu, bo pracuje i tutaj jest taki mały błąd. U każdego hodowcy, który nie przywiązuje wagi do mocniejszego treningu samczyków. Mhm. Ale w końcowej fazie, zwłaszcza w kwietniu, ten trening powinien być jak największy. Aha. I samczyki no niestety muszą dostawać lepsze jedzenie i więcej tego jedzenia niż samiczki. Bo samczyk mutka karmi do samego wieczoru, a samiczka już na wieczór przychodzi i młodego gołębia praktycznie nie karmi. Ewentualnie mu tam tej karmy daje bardzo mało. Tak jest. Teraz pytanie, które zadała Patrycja. Co sądzi pan na temat odstanej wody dla gołębi? Jakie są tego plusy? I czy w ogóle pan podaje gołębiom odstaną wodę? Tak, no ja nalewam od razu, powiem, że nawet nie na jeden dzień, ale na dwa dni wodę. Zawsze rano nalewam świeżą. Pierwszą rzeczą, jaką robię, to wkładam do niej miernik, mierzę pH. Zawsze staram się dawać wodę około 5, żeby nie była ani większa, ani mniejsza. No. Z zakwaszaniem jest różnie, i cytryna, i limonka, i ocet jabłkowy, i jakieś tam inne zakwaszacze. No staram się troszkę zmieniać. Nie daję cały czas octu jabłkowego jako zakwaszacz. Daję też witaminę C. Ma to bardzo duży wpływ na gołębie. Drugą rzeczą jest taka, że octana woda ma cały czas jednakową temperaturę. I to jest ważne. Woda z kranu, tak jak u mnie jest ze studni, to no jeśli się tam uleje z rurek 2-3 litry, to jeszcze nie jest taka zimna. Ale następne 5 litrów to jest bardzo, bardzo zimne. I tak sobie można, taką zimną wodą, nieodstaną, można sobie zainfekować gołębie na drogi oddechowe. O, to ciekawe. Powinna być woda odstana. Dużo osób rzuca też do wody czosnek, ząbek czosnku czy dwa, żeby po prostu ten czosnek wyeliminował bakterie. No, jest to, woda odstana jest dużym plusem dla hodowców. Pytanie drugie też od Patrycji.
Co sądzi Pan na temat choroby młodych gołębi, gdy już jest ona w stadzie? Czy lepiej starać się wyprowadzić młode naturalnie, na przykład kroplami żołądkowymi kosztem odpuszczenia któregoś z lotu, czy na przykład podać antybiotyk, aby młode szybciej doszły do zdrowia? Ale znów, czy to nie przekłada się na loty w sezonie dorosłych, w innych latach po podawaniu antybiotyków w tak młodym wieku? Na pewno tutaj trzeba wziąć pod uwagę przyszłość gołębi i starać się wyleczyć gołębie naturalnie. Tutaj my rozmawiali, myślę, że wielu hodowców z tego skorzystało. Potem w przyszłości nam się te ptaszki odwdzięczą. Na pewno dużym plusem jest też obcowanie z gołębiami. Jeśli będziemy z nimi obcować i je nie przekarmiać, adeno nie będzie. Przekarmianie jest błędem większości hodowców. Tak jest. Kolejne pytanie, które zada Błażej. Jakie karmy stosuje Pan w czasie łatwych pierwszych lotów, a jakie w czasie wymagających dalekich lotów 700+. I teraz mogłoby się kojarzyć z tym, że jak jest 700, no to idzie bardzo mocna karma, jest dużo grochu i tak dalej. Więc tutaj zaskoczymy pewnie, ale Pan akurat tym zwolennikiem grochów w dużych ilościach nie jest. Nie. Daję groch swoim gołębiom, jak każdy hodowca, daję go dość dużo w kwietniu i jak tylko w tej chwili, tak jak dzisiaj mamy taką temperaturę 5 stopni na polu, no to tego grochu moje gołębie dostają około 30%, może nawet 40% dobrej mieszanki bez kukurydzy, bez pszenicy. Ale to jest powiązane z tym, że one mają trenować, szybko latać i ich forma ma być na wysokich obrotach. I tak samo się powinno karmić gołębie na krótkie loty, zwłaszcza gdy w maju mamy zimno, koniec kwietnia, początek maja jest z reguły zimny, powinno się gołębie dość dobrze karmić. I te gołębie, które chcemy, żeby na tych sprinterskich lotach dobrze leciały, muszą być dużo lepiej nakarmione i inną karmą niż te gołębie, które później wysyłamy na loty 500 i 700 km. Jest to związane z tym, że gołąb musi osiągnąć dużą szybkość z krótkiej odległości, no zresztą przy długim locie też, ale musi tam umieć rozłożyć siły. Jeśli go naszpikujemy grochem przed maratonem czy przed 500, a lot okaże się wyczerpujący, więc go doprowadzimy do tego, że będzie miał duże pragnienie i szybko pójdzie pić wodę, no i tym samym przylot będzie gorszy. Natomiast przy lotach krótkich większa ilość białka. Gołębie nasze mają białe mięśnie dość mocno naładowane, no i potrafią lepiej latać i szybciej przychodzić z krótkich odległości. Czy to jest z wiatrem bocznym, czy z przeciwnym, czy pod wiatr, to karmienie nie powinno się niczym różnić, bo gołąb, który leci z wiatrem, też musi mieć bardzo dużo siły, żeby się umieć oderwać, żeby się nie dać przeciągnąć. No, jak ktoś słabo pokarmi, zwłaszcza w końcówce tygodnia i da tam cienko jeść, bo jest z wiatrem, to sam będzie potem żałował, bo te gołębie przyjdą wycieńczone i one wrócą do domu jak najbardziej, ale wiatr je zepchnie na bok albo z tyłu za gołębnik i potem im pod ten wiatr ciężko wrócić. Trzeba pamiętać o tym, że przy lotach z wiatrem nieraz gołąb więcej kilometrów zrobi jak pod wiatr. No i też to karmienie jest bardzo ważne. Musi gołąb być najedzony. Musi mieć jakiś zapas też. Tak, musi mieć też jakiś zapas i tutaj zresztą widać u tych hodowców, którzy karmią na, jak to się mówi, na pełne korytko, że oni dają tym gołębiom jednakowo jeść i te gołębie im tak samo dobrze lecą na lotach krótkich, jak i pod wiatr. No, trzeba te gołębie takiej metody nauczyć. To nie da się tak przejść z dnia na dzień, ale przynosi to efekt. Tak jest. Panie Zbyszku, pytanie od Kamila. Jeśli obserwuje Pan hodowlę w Polsce i za granicą, to jakie według Pana warto odwiedzić? Ja to pytanie trochę zmodyfikuję.
No bo może zapytam ewentualnie, gdyby pan do jakiejś hodowli miał się wybrać, na co by pan zwracał uwagę? Ewentualnie, żeby czy coś podpatrzeć, czy gołębie nabyć. I z drugiej strony zapytam z czystej ciekawości, czy była kiedyś, powiedzmy, taka hodowla, która, kiedy wrócił pan do domu, to pan pomyślał, tam mi się podobało, to jest hodowla naprawdę na fajnym poziomie i zrobiła na panu takie ogromne wrażenie. Może zacznijmy od hodowców takich, którzy tutaj u nas nie mieszkają, a bardzo dobrze latają. Jeśli bym miał wybrać i nabywać gołębie, na pewno bym pojechał i kupił z takiej hodowli, która daje na lot 8, 10 czy 12 gołębi. Bardzo, bardzo dużo jest takich hodowli w Belgii, w Holandii. Oni raczej z pierwszego lęgu gołębi nie sprzedają, ale można u nich nabyć późniejsze młode po sezonie lotowym. Na pewno bym wygrał takie dwie hodowle i tam starał się kupić u nich gołębie. No, muszą być to też takie hodowle, które no, odbijają czołowo gołębie i tych gołębi nie mają zbyt dużo. Wtedy na pewno ten materiał tam jest wyśmienity, ostro wyselekcjonowany, bardzo dobry. Natomiast co się tyczy w Polsce, każdy powinien szukać dobrego hodowcy nie dalej od siebie jak około 100 km. Powinien to być hodowca albo na przelocie, albo z tyłu i nabyć od takiego mistrza, który lata 10-15 lat na takim, no jak to się mówi, średnim. No nigdy nie jest tak, żeby się każdy utrzymywał na pudle przez x czasu, ale ważne jest to, żeby ten hodowca był z tego danego rejonu. Myślę, że ta aklimatyzacja tych gołębi jest łatwiejsza, szybciejsza. No i przede wszystkim co? No trzeba kupić późne młode. Na pewno nie gołębie z pierwszego, ani z drugiego lęgu. No bo każdy hodowca chce sobie coś dla siebie uchować. Ja tutaj dam mój przykład. Ja wychowałem pierwszy lęk, po to wychowałem te 100 mutków, no żeby je mieć dla siebie mniej więcej z tych najlepszych gołębi i tam, no sprzedałem tam 4 czy 5, no ale to z takiej ilości to nie ma znaczenia. Natomiast no z drugiego, z trzeciego lęgu może tam odstąpić tych gołębi czy temu hodowcy, czy tamtemu i mam to zaplecze. I na pewno większość hodowców też tak podchodzi, jeśli ktoś nie ma dużo gołębi, a bardzo dobrze leci, no to chce się też zabezpieczyć na przyszły rok i te gołębie pod ten pierwszy czy drugi lęk po tych najlepszych zostawić dla siebie. To chyba jest rozsądne myślenie i logiczne. No, ale natomiast jeśli chodzi już o te gołębie po lotach, to myślę, że są to super gołębie i od takiego hodowcy naprawdę można nabyć świetny materiał. Nie patrzyłbym tutaj na rasę, bo dzisiaj rasy to raczej w Polsce nikt nie ma. Myślę, że 98% hodowców nie ma własnego szczepu, tylko są to gołębie z krzyżówki. Bo jest to najszybsza droga, no i najłatwiejsza, i bym powiedział troszkę, tak może to nazwał, najtańsza. Bo chowanie gołębi w pokrewieństwie, czy imbrydowanie ich, to wymaga bardzo dużej ilości gołębi. Trzeba trzymać stare gołębie, żeby mu je mieć wrócić na dziadka, na pradziadka. Mhm. I to związane jest z dużymi kosztami, a nieraz jest tak, że gołębia trzeba trzymać 2-3 lata i nie korzysta się z niego. Tak jest. A taka hodowla, która zrobiła jakieś duże wrażenie na panu, przychodzi do głowy? Może kiedyś, kiedy pan zaczynał hodowlę, uczył się tego sportu? No na pewno, no w tej chwili, co tu będziemy dużo mówić, no na pewno na takim chyba najwyższym poziomie to jest Pawła Mędrysy, który świetnie lata od 10, może nawet 15 lat. Zdecydowanie. Jest na fali. Pracuje nad tym mocno i jak to się mówi, nie odpuszcza, za co no,
uważam, że trzeba mu... Szacunek. No, dać szacunek, czapkę z głowy, jak to się mówi. Tak jest. Bo z roku na rok się stara uzyskać jak najlepszy wynik i to. No, na pewno w Polsce jest więcej takich hodowli. Ja akurat nie jestem tak bardzo zainteresowany takimi zakupami jakimiś większymi, ale co mogę powiedzieć, no w Polsce są też bardzo dobre, super gołębie kupione u takich hodowców, którzy nie latają, tak, a mają to jako hobby. Takim przykładem jest Kamil Nawara, który, nie przekręciłem nazwiska, chyba nie. Kamil Kowara chyba. Kowara, o właśnie, przepraszam, przejęzyczyłem się, u którego też byłem. Byłem może nie tak z ciekawości, jak kupiłem tam też jednego gołębia. Chciałem zobaczyć te gołębie za, jak to się mówi, za duże pieniądze. I myślę, że kupując w takiej hodowli jednego czy dwa i dokładając do swoich gołębi, też można coś ekstra wychować. Bo no są... I myślę, że to nie jest jedna hodowla taka. Myślę, że w Polsce jest kilka takich hodowli, gdzie są świetne gołębie. No hodowca nimi nie lata, ale jeśli chodzi o pochodzenie, o budowę, no to są... To nie trzeba jechać do Holandii, do Belgii, czy gdzieś tam dalej. Można w Polsce coś fajnego kupić. Na pewno nie są to tam jakieś małe pieniążki, ale nie są to aż takie duże pieniążki w porównaniu z zakupem u właściciela. Tak jest. Ja mam tutaj trochę inne zdanie, bo według mnie jednak najlepiej, kiedy te gołębie, powiedzmy, jak najwięcej pokoleń jest lotowanych. W tym rodowodzie zauważyłem, że właśnie po lotnikach, czy tam po dzieciach lotników najdalej, najwięcej takich gołębi wychodzi, powiedzmy, tych, które wydają proporcjonalnie najwięcej lotników, może tak. Zgadza się. Oczywiście tu masz absolutną rację, ale do tych lotników też trzeba coś dołożyć. No tak, tak, oczywiście. No. Także taka obca krew nabyta z bardzo dobrego pochodzenia tam po tych olimpijskich gołębiach, gdzie no nie każdego stać na córkę olimpijczyka. Oczywiście, tak, tak. Czy a można wnuka kupić, czy prawnuka. No to jest... To już powiedzmy, kiedy ktoś ma na myśli odświeżanie trochę na przykład linii stada, no. To wtedy to jest dobry jakby sposób na to, żeby coś dołożyć do tych swoich. Oczywiście, że to jest dużym plusem. No i tutaj jeszcze mogę powiedzieć, no są hodowle takie zagraniczne, gdzie no do tej pory są gołębie trzymane, no czyste Janseny w czystej krwi, wosy. Jest w Holandii dwóch czy trzech hodowców, którzy dalej te hodowle jakby no, tej rasy utrzymują. No. W Niemczech też wiem, że jest taka hodowla i też tam mam z niej gołębie i też tam nigdy nie został inny gołąb dołożony. No myślę, że w takich hodowlach też można coś fajnego sobie kupić, nie za duże pieniądze, mimo że ci hodowcy nie lutują gołębiami już w tej chwili. No, tak. Kiedyś tam lotowali, a dziś albo wiek im nie pozwala. Albo czas, albo różnie czas, to bywa. No, nie musi być to zawsze od mistrza, ale musi być to zawsze przemyślane. I trzeba kupując gołębie rozważnie do tego podchodzić. No. I jadąc na to miejsce, czy nawet jeśli nam ktoś wysyła te gołębie, no to za wysyłkę to trzeba sobie po prostu wymówić. Wie pan co, ja od pana kupię, ale jak przyjdzie szmelc, to odeślę. No. I myślę, że ja jakbym wysłał komuś, ktoś powiedział, wysłałeś mi brzydkie gołębie, to bym zwrócił koszt przesyłki. Tak jest. Bo mnie jakby się coś nie podobało, to też bym tego też nie kupił. Chciał. Tak. No, nie zawsze jest tak, że ktoś może jechać do kogoś. No. Myślę, że tutaj też jest istotne właśnie w tym pytaniu, które padło, że poza jakby tym kupowaniem gołębi samym, to właśnie też ten jakby etap nawiązania w ogóle relacji z tym hodowcą. No na pewno jest to dużo, dużo lepsze i szybsze dojście do gołębi, jak
portal aukcyjny. Tak jest. Gdzie za ładne zdjęcie możemy zapłacić ładne pieniądze i na tym się może to wszystko zakończyć. Tak jest. Kolejne pytanie. W zasadzie Jarek i Damian pytają o podobne rzeczy, więc może ujmiemy to w jedno pytanie. Jak pan przygotowuje gołębie roczne na loty powyżej 500 km? I drugie, w jakie dni używa pan karm z grochem na loty 300, 500, 700? Trochę tutaj już odpowiadaliśmy na to, ale w ogóle czy roczne gołębie przygotowuje pan inaczej niż młode? Niż gołębie stare, powiedzmy, tak, na te 500? Na pewno dostają więcej jedzenia i mocniejszego jedzenia, takiego bardziej białkowego, jak gołębie dorosłe. U mnie roczne gołębie lecą z siodełka, mają osobny gołębnik, jest ten duży plus, że można je dokarmić. Niby karmię gołębie wszystkie jednakowo, ale zawsze można pozamykać stare samce w boksach, a roczniakom jeszcze coś dołożyć. I jeśli widzę, że jest zimno i nie wszystkie te moje roczne, no, dojadły, to jeszcze im tam dorzucam tą łyżkę przysłowiową albo i nawet dwie, bo bardziej chodzi mi o to, żeby one przylatywały dobrze na przyszłość jako dwulatki, a loty gołębi rocznych uważam takie za naukę, trening, czyli no nie muszą osiągać. Mam tych gołębi dorosłych na tyle, że moje roczne nie ścigają się o wynik. Tak jest. I pytanie, karma z grochem w jakie dni? Na loty 300, 500, 700? Na pewno do środy warto gołębiom dać dobrze jeść. Do środy można śmiało grochy dawać przy krótkich lotach i to przyniesie efekty. Co do 500, już bym zakończył na poniedziałkowym karmieniu. Chyba że mieliśmy lot poprzedni wyczerpujący, więc przedłużamy to do wtorku rana, czyli dajemy jeszcze przynajmniej te 50% grochu, a 50% lekkostrawnej karmy w poniedziałek wieczorem i we wtorek. Musi się gołąb odbudować, bo jeśli nam się gołąb nie odbuduje, to on nawet w środę niechętnie będzie wychodził z gołębnika. Gołąb musi być najedzony do trenowania koło domu. Jak nie będzie pojedzony, będziemy oszczędzać na jedzeniu, to te gołębie nie będą chętnie latały. Natomiast jeśli jest ciepło i temperatura jest dość dodatnia, około 20 stopni, no tego grochu należy unikać, bo on też no, zakwasza troszkę muskulaturę u gołębi i nie jest dobrze go podawanie w środę przed 500-ką, czy nawet przed lotem 350 km. Tutaj wyjątkiem są te pierwsze trzy loty, czy dwa nawet, gdzie ta odległość jest 120, 160, 220. Tu sobie możemy pozwolić na podkarmienie gołębia. Teraz pytanie od kolegi Przemka. Witam. Ostatnia odpowiedź jak najbardziej satysfakcjonująca, więc mam drugie pytanie. Jak pan Zbyszek dba o drogi oddechowe, mam na myśli cały rok? Kropienie i tak dalej. Wszystko, jak to wygląda? Tak, tak. No, te drogi oddechowe to jest na pewno u wielu hodowców zmorą, albo jakby to nazwać... Bolączką. Bolączką, bardzo. No, ja powiem w ten sposób, że o drogi oddechowe u gołębia trzeba dbać cały sezon. I tutaj przede wszystkim nie może być w gołębniku przeciągów, to wentylacja powinna być minimalna. Jak się zapali zapałkę czy papierosa, to powinno widać, że się tylko płomyk rusza. Ta zapałka nie może zgasić. Powietrze musi leciutko do góry uchodzić i wtedy nie będzie problemów z drogami oddechowymi. Na pewno trzeba zamykać na nocy wlot. Nie może być od rana gołąb wychodzić pod wolierę. Woliera, my decydujemy o wyjściu. Jeśli jest fajna pogoda, słonecznie, to gołębie wypuszczamy. Nie mogą przesiadywać całymi dniami pod wolierą, bo się przeziębią.
I tutaj, jeśli chodzi o takie dbanie w gołębniku, no jeśli ta wentylacja jest, nie ma zbyt dużo kurzu, dzisiaj gołębie w zimie nie latają, więc ten pył, może nie tak ten kurz, ten pył, ten nalot z piór osiada się u gołębia w nozdrzach. To jest normalne zjawisko. Kiedyś jak gołębie latały przez całą zimę po polu, to mało przebywały na gołębniku, tylko więcej na polu. I dzisiaj chociaż je wygonimy na pole o godzinie tam 8 czy 7, to one i tak więcej czasu spędzają w gołębniku i wdychają ten kurz, który jest najbardziej, uważam, najbardziej szkodliwy i on zatyka. Najpierw zatyka kanaliki nosowe, potem się to przemieszcza na oczy. No i jeśli już gołąb ma górę zatkaną, to musi oddychać dziobem. I on wtedy otwiera dzióbeczek, leciutko mu przysycha język, no i zaczynają się infekcje, bo wdycha powietrze przez usta. I wtedy mamy najpierw suchy katar, potem przychodzi mokry, no i gołębie są chore. Dużym plusem jest podawanie gołębiom takich produktów jak właśnie ten eliksir antyszlim, propolis, czosnek do picia, Amol, czy nawet Blitzform, który odkaża organizm i powoduje to, że nasze gołębie nie łapią infekcji. I podawanie zwłaszcza propolisu w dużych ilościach, może nie tak w dużych ilościach, ale w częstych ilościach, to przynosi duży efekt. No. Ja też swoje gołębie, tak samo jak i w sezonie lotowym, jak i w zimie, też czyszczę tymi kroplami i w tym roku je wyczyściłem 3-krotnie i po wypuszczeniu nie było problemu, żeby tam któryś źle oddychał, czy tam coś miał jakieś problemy. No fajnie te gołębie funkcjonują. Myślę, że to nie jest zbyt jakiś tam duży koszt i dużo pracy, ale takie czyszczenie czy podawanie tej antyflegmy czy innych kropli spowoduje to, że nie będziemy mieć na wiosnę kłopotów. Nawet jeśli mówi Pan o tym odkażaniu, powiedzmy tutaj, to nawet przed rozpoczęciem nagrywania rozmawialiśmy sobie o takim ciekawym produkcie. Tak, tak. Który też można w hodowli zastosować i to jest, powiedzmy, jakiś zamiennik. Jest to produkt odkażający, nazywa się Rivanol, dostępny w aptekach. Można go kupić bez recepty i dając tam 1 cm na 1 litr wody, nie trzeba też dawki zwiększać, wystarczy takie stężenie. Przez 3 dni do picia unikniemy też infekcji. I możemy to zrobić w trakcie sezonu lotowego. Nie radzę nikomu tego stosować co tydzień, ale raz w miesiącu tym produktem, z tego produktu możemy skorzystać. Jest to niedrogi produkt, ale naprawdę bardzo, bardzo skuteczny. Tak jest. Pytanie od Łukasza. Pytanie odnośnie kąpieli w tygodniu lotowym. Kiedy, w jakie dni, ewentualnie czy co tydzień? Poza tym, że kąpie Pan sam na przykład czasem po przylocie. Tak, tak. Z kąpaniem u gołębi wygląda sprawa tak. Każdy organizm lubi być czysty, tak jak czy kot, czy pies, one się wyliżą, wymyją i są czyściutkie. Gołąb się nie wyczyści. Tak. Musi się wykąpać. I to kąpanie u gołębi ma dwie takie najważniejsze funkcje. Odpręża gołębia i powoduje też to, że gołąb utrzymuje higienę całego organizmu. No, ma czyste pióra, iska się i nie ma tego brudu, nie wydziubuje z piórek, więc nie zanieczyszcza nosa, jest dużym plus. Do wody na pewno trzeba dodawać. Przede wszystkim takim podstawową rzeczą to jest sól i ocet, bo te dwie rzeczy wpływają bardzo korzystnie na pióra w gołębi. I tutaj, jeśli będziemy się stosować regularnie i dokładać te dwie rzeczy z tą solą, to powiem tak, że jest różnie, ale
ale dzisiaj mamy dużo soli i ja na przykład stosuję taką sól z potasem. Mogłem nawet przynieść opakowanie i pokazać. Ale bardzo dobra sól, zdaje egzamin i gołębie się w niej chętnie kąpią i... Ale to jest z apteki po prostu, czy...? Tak, to jest... Może później pokażemy jeszcze. To jest taka sól, którą się można kupić sobie przez internet. Na koniec materiału wspomnimy o soli, wspomnimy też o innych produktach. Trochę o zamiennikach do produktów, które funkcjonują na rynku. No, może to tak nazwiemy. No, ale jest to bardzo dobry produkt. Powiedział mi to nam jeden z hodowców przez telefon, że on taki stosuje i żebym spróbował i za co tam mu dziękuję i może nie powinienem o tym powiedzieć, ale ja uważam, że wiedzą się trzeba dzielić i dlatego tutaj mówię, ale naprawdę świetna sprawa. Natomiast co do kąpania w trakcie sezonu lotowego, no ja akurat jestem zwolennikiem kąpieli przymusowej. Czy się chce, czy się nie chce, to się mu kąpiel należy. No przede wszystkim tak, przed lotem to gołębia odpręża. Daje mu pełny luz, elastykę w mięśniach. A kąpanie po locie, czyli mówię przed lotem, czyli w sobotę przy krótkim i średnim dystansie, natomiast w piątek przy długim, a w środę, w czwartek, w dzień koszowania na maraton. Ta kąpiel może być, niech się nikt nie martwi, że po drodze będzie deszcz, a on pudru nie będzie miał. Przez noc mu tyle pudru się narobi, że masakra. Wystarczy. Tak. I to jest dużym plusem i tutaj wielu hodowców na pewno by z tego skorzystała, jakby miała czas. Większość pewnie nie ma czasu, ale polecam to i myślę, że ci hodowcy, którzy chcą coś w tym sporcie osiągnąć, powinni tego spróbować. No i dużym plusem jest kąpanie, już nie mówię po wszystkich lotach, ale przynajmniej po tych cięższych w niedzielę po rozłączeniu gołębi. Taka regeneracja po ciężkim dniu jest bardzo wskazana. I też to jest super sprawa. Tak jest. Panie Zbyszku, kolejne pytanie odnośnie metody, którą aktualnie pan nie lotuje, więc wspominałem koledze Maćkowi o tym, natomiast powiedział, że może jakieś chociaż małe wskazówki dla siebie wykorzysta. Metoda klasycznego wdowieństwa samic. Sposób prowadzenia takich samic, najważniejsze informacje. Gdyby pan miał teraz rozpocząć lotowanie samicami, jak by pan się do tego zabrał? Na pewno bardzo ważną rzeczą jest to, żeby samiczki wychowały młodego, ale się przy nim nie orobiły. Aha. Czyli na przykład co? Powiedzmy, jest końcówka wychowu, odłączamy samicę? Tak. Czym wcześniej odłączymy samiczki, tym lepiej. Będzie lepiej. No. I żeby się te samiczki nasze nie orobiły, to powiem, jak to zrobić. Rano trzeba samiczki wypuszczać na oblot o godzinie 9 i można to już robić od mutków takich 8-9-dniowych. Ale samiczek nie karmimy wcale, tylko wypuszczamy je głodne. One chętnie polatają i już do tych mutków ich nie wpuszczamy. Tylko idą na gołębnik własny, tam są karmione i czekają do wieczornego oblotu. Mhm. Z reguły takie postępowanie wymaga dobrych samczyków. Samczyki muszą mieć karmy do syta, żeby nakarmiły mutki przez cały dzień i do godziny tam 17 czy 16 te młode były nakarmione. I samiczek wieczorem nie wypuszczamy na pole, tylko je wpuszczamy do gołębnika. Wpuszczamy je po to do gołębnika, żeby one zobaczyły, że te mutki są pojedzone i nie musiały ich karmić. Ale muszą to samiczki zobaczyć, bo one nie będą trenować, bo jak je zabierzemy rano od głodnych mutków, to tym bardziej one będą pamiętać i dopiero po
15 czy tam 20 minutach robimy popołudniowy oblot samiczką. I w ten sposób unikniemy nadmiernego wysiłku. Samiczki nasze praktycznie nie będą karmić tych mutków przez te 10 dni na obiegówce, czy nawet 15, bo to hodowcy różnie robią. Czym ja uważam, że czym dłużej ta obiegówka trwa, tym ta więź gołębi z młodymi jest jeszcze większa. A to ma bardzo duży wpływ. I tutaj to tak wygląda. Jeśli te samiczki nie karmią młodych, więc całą tą karmę wykorzystują dla siebie. Drugą rzeczą bardzo ważną, myślę, że też to wiele, wiele przynosi efektu, jak samiczki z oblotów nie wchodzą do gołębnika z półkami, czyli do tego macierzystego gołębnika, do samców, tylko wchodzą bezpośrednio na siodełka. Wtedy ta tęsknota u samiczek jest bardzo duża i tutaj nawet w czwartek czy w piątek nie musimy gołębi wywozić. Wystarczy, że je tylko wpuścimy na 15-20 minut dzień przed koszowaniem czy dwa dni przed koszowaniem, żeby tą motywację pobudzić. I tutaj co trzeba powiedzieć, jeśli robimy to przed sezonem lotowym, to zabieramy miski, nie zostawiamy misek u samczyków, tak, tylko żeby samiczka się nacieszyła samczykiem, bo jak będą miały miskę, to samczyk od razu idzie buczeć, nie dochodzi do kopulacji, czyli do seksu. Samiczki lubią seks. No niestety, no, wielu hodowców to wykorzystuje. Po którymś tam locie, nie mówię, że to od razu od początku, ale po piątym, od szóstym, że dopuszcza przed wkładaniem samiczki do kopulacji ze samczykami i świetnie lecą. No, to taka wskazówka. Co jeszcze a propos samiczek? No, na pewno, jeśli cały tydzień nie damy rady wywieźć samiczek i one nie będą zmotywowane, to wystarczy, że je w koszach transportowych na 15 czy nawet na 10 minut czy nawet na 5 minut wstawimy na korytarz i one będą widziały, że tam ich partnerzy są, buczą i to też będzie świetny, świetny lot. Nie można tego często robić, ale 3-4 razy w sezonie można taką motywację zrobić. Jest to świetna sprawa. Tak jest. A jeśli chodzi o karmienie u samic, to właśnie ilość tego karmienia ewentualnie się różni, czy może jakość karmy, bo no niektórzy prowadzą, powiedzmy, te samice no trochę taką, powiedzmy, uboższą karmą, załóżmy, w trakcie tygodnia, żeby nie było też problemu z tym parowaniem, które tak często się pojawiają. Myślę, że tutaj karma też musi być w miarę dobra u samiczek, tylko co do tych godzin karmienia. Na pewno, żeby nasze samiczki dobrze nam wchodziły do tego gołębnika bez półek, muszą dostać po oblocie jakieś smakołyki, czyli orzeszki, drobne nasiona, tam troszkę konopi i to ich zmotywuje za każdym razem, że one będą szybko z oblotu wchodzić, nie będą szukały partnerów ani próbowały wejść. Jeśli będziemy tak postępować z gołębiami, to one się nauczą od początku, że po oblocie trzeba szybko wchodzić. Natomiast to karmienie i żeby nie samiczki się nie łączyły, no to na pewno rano musi być troszkę mniejsze. Ta łyżka na gołębia musi im wystarczyć. Natomiast wieczorne karmienie powinno się odbywać jak najpóźniej. Aha. Czyli nawet o godzinie 21 można samiczki pokarmić. Gołąb głodny nigdy tam nie będzie szukał partnerki, nie będą się łączyły. I takie opóźnienie karmienia o 21 jest dobrą metodą,
Ale musimy coś dobrego przed, po oblocie gołąbkom dać. No, nie mogą one wejść i siedzieć głodne. No, czyli dajmy na to łyżka na 5 gołębi, a potem jeszcze pełna łyżka wieczorem. No, samiczki muszą też dojadać do syta, bo trzeba zwrócić na to uwagę, że one bardzo szybko latają. Samiczki szybciej latają od samczyków i spalają tym samym więcej na oblotach, tak? Na oblotach jak samczyki i ta karma musi być dobra. Musi być tłusta i musi być troszkę kukurydzy. Samczyki lubią kukurydzę, zwłaszcza na lotach takich 350-500 km. Ta kukurydza powinna być tam do 15-20% codziennie. Nawet w poniedziałek czy we wtorek, bo one na tej szybkości ją przepalą. Panie Zbyszku, pytanie od pana Wojtka. Jest to ostatnie pytanie z tych pytań od widzów. No bo wszyscy dajemy propolis. Natomiast pan Wojtek chce się dowiedzieć, jakie są dokładne proporcje zrobienia propolisu. I ewentualnie, ja tutaj dopytam, jak najlepiej według pana robić ten propolis właśnie. Na pewno pan robił na różne sposoby. Tak, ja już chyba raczej wszystko wykorzystałem i wszystkie rzeczy i te spirytusy, jakie tylko były dostępne na rynku, to z nich próbował pan. Tak, nawet raz pan wspominał, że z amolem też tak, pan robił. Tak, i ten. Ale najlepszym przynajmniej dla gołębi, może nie mówię tam o ciele, ale najlepszym dla gołębi, najzdrowszym jest propolis na alkoholu własnej produkcji. Jeśli ktoś tam nie produkuje, to taki pospolity, jak to się mówi, bimberek można kupić od znajomych czy przez znajomych i na takim bimberku 65-70% można śmiało zrobić dobry propolis. Tutaj co trzeba powiedzieć, no 390-paroprocentowy spirytus szybciej rozpuszcza ten kit pszczeli. Natomiast ten taki 70-procentowy czy tam 65 wolniej to do tej reakcji zachodzi. Trzeba go dłużej robić, przynajmniej te 14, nieraz 20 dni. I czym będziemy mieć mniej osadu w słoiku, tym propolis będzie mocniejszy i lepszy. Także, że jak zamieszamy tą butelką czy tamtym słoikiem i tego osadu tam już będzie bardzo mało, uważam, że propolis jest gotowy do podawania. Tak. I tutaj nie ma znaczenia, czy to było przez 14, czy przez 20 dni, czy przez miesiąc. Jeśli będziemy począsać rano i wieczór, to szybko go zrobimy. Tak jest. A jakie ilości, w sensie ile na przykład kitu pszczelego na ile, powiedzmy, tego bimbru? No, do litrowego słoika trzeba wsypać 10 deko kitu, tak. No chyba, że jest to wyjątkowo czyściutki kit, bo są fachowcy w tej branży, dla których mam pełny szacunek, potrafią tak odczyścić, że nie ma żadnych śmieci. Ale większość kupywanego, zwłaszcza na bazarach czy tam gdzieś w tych sklepach, no to nie jest to tak bardzo czysty, więc że zawsze tam trochę tych śmieci jest, no. I uważam, że do słoika litrowego nie wchodzi cały litr alkoholu. Tylko wchodzi tam mniej więcej bez jednej setki po wsypaniu właśnie tego kitu. Ale myślę, że akurat tam trochę tych śmieci, co jest, to nic się nie dzieje. Można to tak zrobić. Zostawić centymetr od góry, żeby było dobrze pomieszać. No. Nie musi się propolisu odcedzać po zrobieniu. Może stać cały czas jednakowo. No na pewno to, co jest na dnie, tego nie dajemy do wody czy na karmę. Ja stosuję bardzo dużo propolisu, najczęściej do wody, bardzo rzadko na karmę. Nieraz mi się to zdarza, ale rzadziej. Ale takie 3-dniowe kuracje to przynajmniej 2-3 razy w miesiącu u mnie są. Są? No. Teraz była kuracja zakończona właśnie dopiero nie tak dawno, w marcu.
gołębie zamiast na jajkach, zamiast na tricho dostawały propolis. No, były na badaniach, nie było rzęsistka, więc uważałem, że nie ma sensu, więc wykorzystałem ten moment i zrobiłem taką kurację. Po tej kuracji 14-dniowej zostały wyczyszczone antyflegmą, zakropione żółtymi kroplami, co jeszcze widać na moich palcach. Zaraz o tych żółtych kroplach też powiemy. Tak, zaraz o tych kroplach żółtych powiemy. No, czeka je 3 dni będą piły te żółte krople. No i idę z wiertarką tutaj do sadu. Tam sobie wody brzozowej uciągnę i będzie to ostatnia kuracja przed sezonem lotowym. Tak jest. Panie Zbyszku, także na tym kończymy serię pytań od widzów. Teraz, tak jak wspominaliśmy wcześniej, za chwilę zaprezentujemy tą sól, o której mówiliśmy, oraz dosłownie 4 produkty, no, które myślę będą fajnym rozwiązaniem dla hodowców, na pewno dużo ekonomiczniejszą, dużo ekonomiczniejsze będą, aniżeli te, które funkcjonują na naszym rynku, tylko w trochę innych butelkach. No, butelki to one mają oryginalne i są to produkty oryginalne, firmowe, ale zastosowanie tych produktów jest o szerokim spektrum. Działania, tak jest. Tak, działania. Także pan teraz idzie po tą sól, tak, i za chwilę wracamy. Tak jest. Także teraz przechodzimy właśnie do zaprezentowania tych produktów. Zaczniemy sobie od tej soli, o której już pan mówił. Tak, tak. Do kąpieli. Tak, ta sól wygląda tak. Można ją kupić przez internet. Łatwo zamówić. Wystarczy tylko wpisać tą nazwę i sól nam wyskoczy. I taką sól teraz pan stosuje. Tak, stosuję. Jakie to jest dawkowanie? Ja daję taką dużą, czubatą łyżkę na około 8 do 10 litrów wody. No i myślę, że to jest wystarczająca. Sam zresztą też korzystam, od czasu do czasu nogi wymoczę, no, po ciężkim dniu, jak się tak ochodzę przy tych gołębiach. Taki relaks jest potrzebny, ale uważam, że jest to produkt bardzo dobry i myślę, że... To też jest magnes, który wchłania się przez tak, skórę. Tak, tak, tak. No, jest to taka sól troszkę wzbogacona. Nie jest to prawda dla gołębi, tylko dla ludzi, ale może każdy, może ktoś spróbuje i skorzysta, no. Ona taka dosyć zbrylona. Tak, dość grubawa, taka większe kawałki i ona nie jest taka bardzo, bardzo słona. No, jak ta zwykła kuchenna, czy ta taką, którą tam kupujemy, kolorową, zabarwioną. I woda wyglądała ładnie, ale efekty są... różne. No, niech tak będzie. No. Kolejny produkt, który pokażemy. Tak, no te legendarne żółte krople. Te żółte krople to jest produkt, który tam już nieraz wielu hodowców pokazywała. Ja mam dość sporo ptaszków i moja hodowla jest taka, no jak to się mówi, dość duża, a stosuję ten produkt często, więc kupuję duże opakowanie. Nie będę tu mówił o pieniążkach, ale naprawdę nie kosztuje tak wiele. Jeśli tam taka butelka wystarczy każdemu na 2 lata. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie przedawkować tym środkiem, bo jest to środek do higieny wody przeznaczony. I są takie jak dla rybek te właśnie. Tak, co? Tak, tak. No tylko że dla rybek kosztują tam około 10 zł, a tutaj za troszkę więcej mamy litry i wystarczy nam na ho, ho, ho. A dla gołębi ile kosztują, no to już wszyscy... A dla gołębi ile złote czy żółte krople kosztują, no to już jest, no, naprawdę bardzo duża przesada, no ale to nie będziemy w to wnikać. Tak jest. Powiem tylko tak, że stosujemy ten produkt nie więcej jak 15 kropli na litr wody. Nie więcej. 15 wystarczy, niech mi wszyscy uwierzą, że to jest dawka maksymalna. I ewentualnie to pan daje na przykład przez kilka dni, czy... Tak, i ja to daję 3 dni.
Nie dłużej też jak 3 dni. No 100% zabija koksydil. Natomiast co do rzęsistka, nie pozwala się mu rozwijać, ale na pewno nie ten. Nie leczy rzęsistka, ale nie pozwala się też rozwinąć. I podanie tych kropli przynajmniej we wtorek po pierwszym karmieniu do południa to jest super, super sprawa. Tak samo przy gołębiach dorosłych, jak i przy gołębiach młodych. Możemy też każdemu gołąbkowi dać po kropelce do nosa malutkiej, ewentualnie do gardła, żeby odkazić mu tam drogi oddechowe, cały przewód. Może nie drogi oddechowe, ale zabić te bakterie, które się tam znajdują. Drugą taką rzeczą, którą tu jeszcze chciałem pokazać i też myślę, że wiele osób z tego korzysta, jest to produkt firmowy, nie jest to mojej produkcji. Ale generalnie to są aminokwasy? Tak, są to aminokwasy bardzo przydatne naszym gołębiom po przylocie, po wysiłku i jest to produkt bardzo wydajny. Daje się go tylko 1 cm na litr wody. Można go podawać w niedzielę, w poniedziałek. W rozpłodzie tak samo można zrobić tym produktem kurację wzmacniającą po kuracji antybiotykowej. Ma szerokie zastosowanie. No nie będę tu mówił wszystkiego, bo to każdy sobie może przeczytać przed zakupem, jakie są recenzje tego produktu na rynku i ten. No co bym tu jeszcze chciał dodać do tych pytań, które najwięcej może do mnie wpłynęły. No, bo bardzo dużo osób pytało się o takie rzeczy, czemu ich gołębie po kuracjach zimowych, tych antybiotykowych, nie są w doskonałej formie. Dużo gołębi ma problemy ze znoszeniem jajek, te lęgi są rozciągnięte. Uważam, że pierwszą taką przyczyną tego, że hodowca podaje leki, nie zabezpiecza gołębi w dwóch kierunkach. Pierwszą rzeczą nie podaje przed podaniem leków probiotyku. Ja tutaj stosuję akurat taki probiotyk spod lady, ale skuteczny. Jest to probiotyk z witaminami i z elektrolitami. Kiedyś stosowałem Diulac C, ale ten jest dużo, dużo lepszy. Daje się go tylko 2 gramy, 1 gram na 2 litry wody, bardzo wydajny, cenowo też nie jest drogi. I takim probiotykiem przed podaniem leków musimy podać gołębiom przynajmniej 2 dni. Wtedy nasze gołębie będą mocniejsze, bardziej odporne na ten antybiotyk. Drugą rzeczą jest też bardzo ważną, podanie przynajmniej przez 3 dni produktu na grzyby. Bo każdy lek, czy ten na odrobaczenie, czy metronidazol, czy jakaś dezynfekcja, czy coś na drogi oddechowe, każdy lek powoduje wyjałowienie organizmu z dobrej flory bakteryjnej, na to miejsce narastają grzyby. I to jest podstawowym błędem. Nie stosowanie przed antybiotykami kuracji przeciw grzybom i niepodawanie probiotyku. No, pokażę tu jeszcze taki produkt, który zacząłem stosować od zeszłego roku, praktycznie po lotach. Jest to taki miks białkowo-węglowodanowy. Może przeczytaj, Radek, skład, a ja będę mówił. No, produkt ten ma bardzo dobry wpływ na pierzenie gołębi, na wychów. Dodatkowo też wzmacnia gołębie w zimie. I dając go tam niewielkiej ilości, dwie łyżki, jedną łyżkę na kilogram karmy 2 razy w tygodniu, no gołębie świetnie się zachowują i to puchowanie u tych gołębi jest
bardzo chętnie go zjadają, z tego względu, że są tam też i orzeszki. No właśnie, może przeczytam skład i wtedy będzie się można odnieść. Tak. Białko 26%, oleje 35%, węglowodany 30%, czyli cukry. Lecytyna sojowa, orzechy arachidowe lub laskowe. Lecytyna sojowa tutaj jest. Tak, tak. I to ma dodatni wpływ na wiosnę przy oblatywaniu naszych gołębi, przy treningach. No jest to taka, jak by to powiedzieć, może jak batonik energetyczny dla kolarza. O, to jest coś takiego dla naszych gołębi. No ja już taki produkt stosowałem o podobnym działaniu. I działaniu, i zastosowaniu, i o podobnym składzie z firmy Beardy. No ale ten produkt no, w ostatnim czasie dość drogo wychodzi, no i wynalazłem sobie coś takiego. No też godne polecenia, bo widzę, że moje samczyki aż... Energia rozpiera. Energia rozpiera. No i chętnie wylatują, no nie jest to też zbyt drogie, a dość wydajne. Może sobie każdy to kupić, widziałem to w kilku sklepach dla gołębi i także... Panie Zbyszku, jeszcze jedno pytanie, bo powiedział Pan odnośnie tych kuracji antybiotykowych, które hodowcy robią, że wokół nich trzeba probiotyki na grzyba i tak dalej. Ten produkt na grzyba to jest nie antybiotyk, tylko to jest... Tam w skład, z tego co widziałem, między innymi sorbinian potasu wchodzi. Tak, tak. Jest to czteroskładnikowy. Jest to, nie wiem jak to, czy dobrze to powiem, ale są to chyba te rzeczy, które są używane w spożywczych do przemysłu spożywczego, do zabezpieczenia, tak? Tak, do zabezpieczenia przemysłu spożywczego. Na to się mówi suplementy diety. Tak, między innymi czyli tam jest sorbinian potasu. Tak, nie jest to lek, nie jest to nestacyna. Tak. Trzeba tutaj jeszcze może hodowcom powiedzieć, że nestacyna leczy super grzyba i niszczy w organizmie gołębia bardzo szybko, ale też po nestacynie u gołębi forma bardzo spada i jeśli ktoś ją zastosuje w trakcie lotów, czy krótko przed lotami, no to można powiedzieć ma po lotach. Tak jest, także lepiej ostrożnie. Lepiej ostrożnie, no. Zresztą wszystkie produkty, które kupujemy, powinniśmy nie przedawkowywać. Lepiej co do leków trzeba podać tyle, ile jest napisane. Jeśli jest 1 gram, dajemy 1 gram. Jeśli jest 1,5, dajemy 1,5. I tutaj no, wiele osób nierozważnie do tego podchodzi, zwiększając dawkę antybiotyku i czy tam innego leku. Potem efekty są takie, że robiąc diagram nie działa na organizm gołębia nic. Ze względu na to, że była zwiększona dawka danego produktu. Tak jest. Panie Zbyszku, dziękuję za kolejną pouczającą rozmowę, za kolejną dawkę wiedzy. No i życzę Panu teraz powodzenia no już w rozpoczynającym się praktycznie sezonie lotowym 2023. Dla mnie sezon rozpoczął się, tamten się skończył ostatniego następny grudnia, się rozpoczął. A następny się rozpoczął 1 stycznia. Ale efekty przyjdą dopiero na lotach. Tak, tak, tak. To już teraz to jak to się mówi, jak człowiek zapracował na to wszystko w tych miesiącach poprzednich, to teraz tak dużo nie trzeba robić, samo przyjdzie. Czyli już spokojnie do tego Pan podchodzi. Tak, myślę, że to co miałem zrobić, to zrobiłem bardzo dobrze i zabawa będzie świetna, żeby tylko pogoda sprzyjała. To no myślę, że te wszystkie przyloty gołębi będą fantastyczne, bo gołębie są w świetnej formie i ten. Ja też życzę wszystkim tytułów mistrzowskich i przede wszystkim satysfakcji. Dobrej zabawy. Dobrej zabawy. No i jak komuś coś nie wyszło w tym roku, to mu wyjdzie w następnym. No, ten sport jest dla ludzi cierpliwych. Dziękuję. Dobry lot.